Do suwalskiej prokuratury rejonowej wpłynęły dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, czyli wójta gminy Szypliszki. Jedno z nich złożyła podlaska kurator oświaty. Prokuratura niemal od ręki zleciła policji pierwsze czynności w tej sprawie. My, po 11 dniach oczekiwania, otrzymaliśmy odpowiedź przewodniczącego rady gminy dotyczącą działań rady i wójta, o którego pytaliśmy. Z pisma wynika, że wójt wskazał zainteresowanym inną szkołę. Nadesłany dokument dowodzi, że Rada Gminy w tej sprawie nie kiwnęła nawet palcem. Wynika też z niego, że przewodniczący Rady, wysyłając odpowiedź, znacznie wyprzedził kalendarz. A w Becejłach sytuacja pozostaje bez zmian. Rodzice oraz pani kurator stoją na stanowisku, że skoro Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół Edukacja Razem nie wywiązuje się z umowy, wójt powinien niezwłocznie szkołę przejąć i ją uruchomić. Zdaniem mieszkańców, skoro tego nie uczynił, to radni powinni to od niego wyegzekwować. Złożyli do gminnej rady skargi na wójta, ale ta ma na ich rozpatrzenie 30 dni. Jak mówią zainteresowani, zapewne tuż przed upływem tego terminu dostaną zawiadomienia, że sytuacja jest skomplikowana i z 30 zrobi się dni 60. Rodzice zbulwersowani są też tym, że sama Rada Gminy, znając zaistniałą sytuację, także nie podjęła żadnych działań mających na celu uruchomienie szkoły. Wobec całkowitego bezwładu obu organów samorządowej władzy rodzice mogli uczynić tylko jedno – poskarżyć się na Radę do wojewody. Uczynili to i czekają na rozpatrzenie złożonej skargi. Zgorzkniali pytają tylko, poczekamy 30 czy może też 60 dni. Dla nich w sprawie nie ma nic, co byłoby skomplikowane. W lutym wójt twierdził, że szkoła jest do likwidacji i tak będzie zamknięta i tak. Jak będą dzieci, to nie będzie nauczycieli. Dzieci są i szkoła jest zamknięta. Od lutego toczą walkę o tę szkołę. Mniej życzliwi, nie bez złośliwości im podpowiadają. To załóżcie swoją szkołę i ją utrzymujcie. Ale tak już było, mówią mieszkańcy tej wsi. Byli tu gruzy, było pół szkoły takiej spalonej. No to więc, żeby szkołę ponieść tych gruzów, trzeba było te gruzy usunąć. No to więc gospodarze tych wszystkich wsi, które dzieci tu chodzili, oni te, to ja bym miał wtedy, no już nie byłem mały, bo miałem gdzieś ze 13 lat, to w czynie społecznym wywozili te gruzy, a gdzie oni wywozili, to nie wiem. Tylko wie, te cegły, to wszystko tam tego i zrobili plac taki podbudowy tej szkoły. Bardzo ładna szkoła. I chodziłem jeszcze ja do tej szkoły i moje dzieci, no i też już wnuczki. Także tego, no i nawet tego byłego wójta, dziadek też tu pomagał. Przy budowie. Rodzice boją się też o bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu do szkoły w Słobudce. No i teraz mówią, że dowiozą do szkoły do Słobudzki. Jeżeli nie ma, autokar nie jest przystosowany, dzieci w autokarze stoją, jadąc tutaj przez Becejły. W Becejłach już stoją. A gdyby jeszcze ci dzieci pojechali co tutaj, to tu jest 40 osób w tym busie, a bus ma 18 osób. W busie zamiast nauczyciela opiekunem jest pani sprzątająca, która sprząta w gminie. I nie wiem, czy to jest odpowiednia osoba, która pilnowałaby naszych dzieci. Rozgoryczeni dzielą się też inną refleksją. No to tu ma stoić 2 lata i niszczyć. Przecież zobaczy pani, front odnowiony, teraz niedawno, przykryta. No jeżeli sprzedać budynek, no to po co było przykrywać, po co to inwestować? Przecież było można porozmawiać normalnie z ludźmi, wycofać konkretnie, a nie powiedzieć, że mnie to nie interesuje. Bo jego dzieci skończyli. Była mowa taka kiedyś, że będzie szkoła, dopóki wójta dzieci skończą. W piątek, 8 września, po raz kolejny przyprowadzili dzieci do zamkniętej szkoły. Zapytani przez jednego z dziennikarzy, czego oczekują, z ironią odpowiedzieli. Apelujemy do władz gminy o koksownik, bo to już naprawdę robi się zimno.